Właśnie w ramach głównego programu wspieramy rozwój miasta Jasła. Miejski ośrodek pomocy społecznej umożliwia mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom miasta Jasła korzystanie z bezpłatnego poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego, również terapii rodzin, poradnictwa dla rodzin w kryzysie, jak również mediacji rodzinnej. Dzisiaj chciałabym się troszeczkę skupić na tym, czym ja się zajmuję, czym ja widzę sens i z czego mieszkańcy naszego miasta Jasła bardzo chętnie korzystają. No tutaj na myśli nową formę wsparcia rodzin, która w naszym mieście już od kilku lat istnieje i funkcjonuje i coraz to nowym zainteresowaniem i szerszym grono odbiorców się cieszy. No tutaj na myśli terapię rodzin, czyli takie systemowe ujęcie problemu rodzinnego. Jak wszyscy wiemy, doskonale terapia rodzin jest formą terapii, w której bierze udział cała rodzina. Wynika to właśnie z takiego założenia, iż jeden problem jednego członka rodziny niewątpliwie ma znaczenie i wpływa na wszystkich członków rodziny. Nie dzieje się tak, że jedna osoba to osobna wyspa, gdzie może sobie radzić z problemem. Czasem trzeba włączyć całą rodzinę, cały system rodziny, cele pomocy tej właśnie osobie, która się do nas zgłasza problemem. Ta pomoc nakierowana jest właśnie dla naszych rodzin, które przychodzą, spotykają się, rozmawiają i dobrze same umieją sobie poradzić. Są zapraszane, są motywowane z różnych stron, przez różne osoby, właśnie z różnych instytucji, w związku z właśnie dobrą współpracą z tymi instytucjami do nas, celem właśnie pomocy w formie terapii rodzin. Terapia rodzin. Pytają często osoby, kiedy warto w takiej terapii rodzin uczestniczyć, kiedy warto przyjść do terapii rodziny. Właśnie wtedy, kiedy odczuwałam, że problem jednego członka w rodzinie silnie wpływa na relacje pozostałe, na przykład choroba w rodzinie czy kogoś bliskiego, powody jednej osoby w rodzinie, jakieś napięcia, jakieś konflikty, kłótni czy też złości mogą sprowadzić rodzinę do terapii. Kiedy odczuwamy, że relacje w rodzinie przyczyniają się do problemów jednego z jej członków, bądź są niejasne. Kiedy już mówiłam, kiedy są konflikty między rodzicami, a dziecko zaczyna w jakiś sposób objawować, zaczyna coś się z dzieckiem niepokojącego tym dziać, wtedy rodzina zaczyna reagować, to jest dobry sygnał, żeby przyjść do taką pomoc właśnie z tym małym człowiekiem, ale okazuje się, że to cała rodzina potrzebuje takiej pomocy. Kiedy poszczególne osoby w rodzinie doświadczają trudności właśnie we wzajemnych konfliktach i relacjach, kiedy rodzina przeżywa również jakiś kryzys życiowy, tutaj na myśli śmierć lub ciężką chorobę kogoś bliskiego, rozwód czy też utratę pracy, kiedy nie radzi sobie ze skutkami zachodzącymi zmian w tej rodzinie, kiedy następuje w tej rodzinie jakaś zmiana, wtedy również warto skorzystać z pomocy w formie terapii rodzin. Oczywiście wtedy, kiedy ktoś w rodzinie mówi na choroby przewlekłe, o których wiadomo z medycznego punktu widzenia, że mają duże emocjonalne, często związane są z relacjami właśnie w rodzinie. Mam na myśli te choroby psychosomatyczne, astma, wrzody żołądka, również wtedy warto skorzystać z terapii. Takie rodziny się do nas zgłaszają, bo taką pomoc przychodzą i proszą. Oraz najczęściej wtedy, kiedy rodziców niepokoi zachowanie ich dziecka, kiedy dziecko zaczyna zachowywać się jakoś inaczej, w jakiś inny sposób. Na przykład rodzice mówią, pan Małgosiu, co się dzieje z moim dzieckiem, ja go nie poznaję, coś się tu dzieje, ja nie wiem, gdzie mam przyjść po pomoc, przechodzę i proszę panią o tę pomoc. Wtedy również warto skorzystać z pomocy terapeuty. Kiedy rodzice czują trudności wychowawcze, kiedy dziecko właśnie jest wybuchowe, kiedy ma problemy i to drugie w szkole, kiedy starzy się to wyczuwa i mówi, że ja do szkoły mam nie pójdę, wtedy warto się zastanowić, gdzie to podłoże jest i wtedy warto również przyjść do taką konsultację. Takie pierwsze spotkanie z terapeutą ma właśnie za zadanie wyrozumowanie rodziny, ma za zadanie pokazanie, czy jest to problem, który wymaga terapii. Jest to problem, kiedy wymaga tylko na przykład konsultacji terapeutycznej i pokierowania rodziny w odpowiednie miejsce. W naszym ośrodku oprócz terapii rodzin mamy również mediacje rodzinne, mamy również poradnictwo dla rodzin w kryzysie. Wiemy, że mogą rodziny skorzystać z poradnictwa prawnego, również taką pomoc oferujemy. Dlatego łatwiej nam jest
cierpliwe. Trzeba chwilę czekać na to. I zdaje się to trochę tak jak sprawa rodzinna już. Przyjdzie rodzina do terapii i już jest wyleczona. Dlatego my mamy przez cały rok, rok rocznie, właśnie taką ofertę dla naszych osób, dla naszych rodzin, które się do nas zgłaszają, aby mogły też mieć taką stabilność i wiedzieć, że za 2-3 miesiące, 4 już tej terapii nie będzie. Dlatego skutki terapii nie zawsze są obserwowane właśnie w trakcie trwania spotkań. Zdarzają się wszelkie występowanie zgłaszania trudności, ale częściej poprawa pojawia się po malutku i powoli. I na to też musimy to po prostu wiedzieć. Jednym z podstawowych efektów terapii powinno być, jeśli oczywiście dalej sytuacja jest to możliwie, usnępienie właśnie tego problemu, z jakim rodzina się zgłasza do nas po pomoc terapeutyczną. Efektem jest również poprawa relacji między członkami rodziny w związku z większą życzliwością i szacunkiem do naszych innych osób, ponieważ czasem, nawet często się tak zdarza, że rodzina nie rozmawia ze sobą, tam nie ma na to czasu, nie ma na to miejsca, również nie ma na to przestrzeni, natomiast czasem miejsce właśnie spotkań z terapeutą jest takie miejsce, gdzie rodzina ma tę godzinę, ma tę godzinę 20, po to, żeby usiąść spokojnie i porozmawiać, co się takiego w tej rodzinie dzieje. I to jest właśnie ten czas. I to jest ten czas dla rodziny. Rezultatem terapii może stać się poszerzenie wiedzy na temat właśnie własnych emocji, własnych myśli, własnych przeżyć, uczuć, tego, co się dzieje w rodzinie. To również jest na to tutaj terapii miejsce. Jak również w czasie terapii rodziny zwiększają swoje kompetencje wychowawcze, zdobywają również wiedzę na temat tego, jak podejść do mojego dziecka, jak z nim rozmawiać, żeby efektem było postąpienie na przykład jakiegoś symptomu, jakiegoś problemu w rodzinie. Oczywiście w takich przypadkach terapia rodzina nie powinna być stosowana. Tutaj również chciałam Państwu o tym powiedzieć, gdyż wtedy, kiedy w rodzinie występuje przemoc z bardzo gwałtownymi epizodami, wtedy wiemy, że nie do terapii. Tylko wtedy interwencja kryzysowa, wtedy wiemy, że trzeba inaczej zadziałać, więc to również musimy mieć na uwadze. Terapia rodziny może być, ukrywać jakąś indywidualną odpowiedzialność za sytuację przemocy. Wtedy, kiedy jest strach, rejmer, wtedy, kiedy nie ma otwartości na rozmowę, wtedy również terapia rodziny nie jest odpowiednią formą pomocy dla rodziny. Kiedy właśnie konflikt podczas terapii rodziny, a to są się tak może zdarzyć, mogły doprowadzić do eskalacji przemocy poza gabinetem, wtedy również musimy mieć uwagę i uważność, żeby takiej terapii nie rozpoczynać. Oczywiście wtedy, kiedy partnerzy twierdzą, uważają, że nie chcą się porozumieć ze sobą, nie ma takiej otwartości i przestrzeni na rozmowę, wtedy również nie zalecamy terapii rodzin. To również warto o tym pamiętać i wiedzieć. Oczywiście my pracujemy z rodziną i chciałabym Państwu przekazać, pokazać taki rysunek. Pracujemy na zasadzie takiego dynamogramu, czyli takiej diagnozy trochę rodziny. Rozdysponujemy sobie rodzinę, aby też móc łatwiej ujrzeć, zobaczyć gdzieś systemowo całościowy problem rodziny. I tutaj taki przykładowy dynamogram pokazałam, jak się pracuje z rodziną, jak my tą diagnozę dokonujemy celem właśnie zdiagnozowania i odpowiedniego pokierowania rodziny w odpowiednie miejsce. Tutaj chciałabym już powiedzieć Państwu o mediacji rodziny. Coraz częściej osób zgłasza się i pyta, czy są mediacje rodzinne, czy mogą z mediacji rodziny skorzystać, czy jest taka możliwość w naszym ośrodku i jak najbardziej. Mamy taką ofertę od kilku lat w naszym ośrodku, prowadzimy mediacje rodzinne, które również nakierowane są na pomoc rodzinie. Zasady mediacji oczywiście w każdej innej formie pomocy to dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność oraz akceptowalność. Oraz PCR w kontekście takiego mediatora mówi o bezinteresowności, profesjonalizmie i szacunku dla drugiej osoby. Myślę, że w terapii musi być szacunek. W rozmowie z drugim człowiekiem bez szacunku się za bardzo z rodziną niczego nie wypracuje. Oczywiście, kiedy nie można stosować mediacji, to już trochę powiedziałam, że bez terapii, kiedy w rodzinie zdiagnozowana jest przemoc, kiedy jedną ze stron mediacji jest osobą uzależnioną od alkoholu oraz kiedy jedną ze stron mediacji jest osoba chora psychicznie.
kilka, ale dlatego, że myślę, że to bardzo indywidualne. Znam przypadki, kiedy udało się wynegrować na przykład uczestnictwo w terapii jednego z członków mediacji, czy też pracować w trakcie zmiany negocjacyjnej, rozpoczęcie leczenia psychiatrycznego. Więc myślę, że tutaj ostrożnie można wiele zrobić rzeczy fajnych w czasie spotkania z rodziną, tylko myślę, że z taką uwagą i z troską o to, żeby ta rodzina tak naprawdę potrzebuje. Oczywiście korzyści z mediacji są ogromne. Tak naprawdę ten bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu oraz podejmowanie decyzji o takim zadośćuczynieniu, świadczonej rekompensacie, czy też określeniu dalszego do współpracy. Taka zmiana walki strony na działanie to również jest bardzo ważna korzyść z mediacji. I realna szansa otrzymana zadośćuczynienia, jak również współdecydowanie o sobie w przebiegu konfliktu, z którym odreagowanie emocji, zmniejszenie lęku, to również jest bardzo ważnym celem mediacji, przyjęcie odpowiedzialności za własne czyny, rozpoczęcie tak naprawdę wszystkiego od nowa, wyrażanie potrzeb, uczuć oraz pojednanie się. Prowadzimy również poradnictwo dla rodzin w kryzysie. Tutaj również chciałabym ze swojej strony powiedzieć, że to moje wsparcie bardzo się cieszy powodzeniem. Tutaj celem poradnictwa dla rodzin w kryzysie jest rozwiązanie bieżących problemów. Z tym, z czym rodzina na to przychodzi, z czym sobie nie radzi na tu i teraz. Jest taka szybka pomoc. Wtedy, kiedy rodzina znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, przychodzi po jedną, dwie, trzy porady, aby poradzić im, jak zrobić, co zrobić, gdzie pójść, gdzie się udać. Przychodzą takie poradnictwo i takie poradnictwo również w naszym ośrodku mogą otrzymać. Dzień dobry. Nazywam się Leszek. Jestem asystentem rodziny i jestem ośrodkiem pomocy społecznej. Chciałbym dzisiaj wam przybliżyć, kim jest asystent rodziny. Większość z nas prawdopodobnie wie, ale chciałbym zwrócić się tu uwagę, kim asystent powinien być. Asystent to jest osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, a w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczą wychowania dzieci. Chciałbym się właśnie skupić na tym aspekcie czasowym. Teraz to będzie powiedzieć tylko tak kuratorowo. Do rodziny przydzielone. Dzięki temu, że rodzina przestała funkcjonować. Jakie mamy zadania asystenta rodziny, które wynikają z ustawy? Oczywiście jest planowanie, to jest opracowanie organizacji planu pracy razem z rodziną. Jeszcze z konsultacją z pracownikiem socjalnym. Jeżeli ten plan pracy zapisał się z rodziną, to jest i tym bardziej niech się angażują w rezerwę sobie problemu życiowego. Codzienna pomoc, działanie pomocy rodzinom w rezerwie problemem życiowym, prowadzenie naszej dokumentacji, naszym najważniejszym narzędziem do pracy jest wspieranie i motywowanie naszych podopiecznych. Również najważniejszą rzeczą, która uważam, jest współpraca. Współpraca interdyscyplinarna, która pomoże rozwiązać problemy naszej rodziny. Również też interwencje, dlatego że asystent rodziny to jest taki przyjaciel. Są też momenty, które musimy zejść ze swoich przyjaciółskiej i interweniować też razem z rodzicami. Tylko w taki sposób powinniśmy interweniować, żeby nie zaburzyć tej naszej relacji. Po interwencji policji powinniśmy zostać z rodziną, wytłumaczyć dlaczego była przekazana interwencja, też przyczyna, żeby zapamiętać już naszą pracę na przyszłość. Jak myślę, że asystencie rodziny, to myślę w taki sposób systemowy, że asystent rodziny łączy poszczególne instytucje. Przykładowo, jak asystent może współpracować z CDR-em? To oczywiście współpraca z laboratorium zewnętrznym i z rodziną, która powinna już dojść do takiego poziomu, żeby była w stanie zapewnić warunki do powrotu dzieci. Tak samo jak asystent rodziny to jest takie rodziny, zwłaszcza dla rodziny. Są niedowierzające, to jest bardzo stresujące przeżycie. Nie jesteś właśnie taką osobą,
w jaki sposób najefektywniej współdziałać, to właśnie przez superwizję. Tylko że superwizję, to właśnie wszystkie te jednostki, które się pojawiają, żeby to nie było takie superwizje, jest na tego, żeby psycholodzy z psychologami, pracownicy socjalni z pracownikami socjalnymi, policja z policją, żeby wszystkie te służby rzucić na jedną superwizję, którą się poznajemy i nie razem. Myślę o asystencie rodziny, to zawsze mi przychodzi na myśl, że asystent rodziny to jest ta osoba, która ma odrabia z dziećmi zadania. Ale tak nie jest. Tego właśnie jest wolontariat. Wolontariusze często jakoś uzupełniają naszą pracę. Ja się mówię już, bo powiedzieć, że naprawdę pracuję tradycję wolontariatu, to już sięga 2013 roku i czasu na aktywność mieściła się, która była skierowana do grupy oczywiście. Rodzice, którzy przeżywają to na świecie, miały funkcję opiekuńczą wychowawczą do osób niepełnosprawnych oraz do rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne. Na chwilę obecną, to wolontariatem są objęte rodziny, które przeżywają trudności opiekuńcze wychowawcze, również mieszkań, ale to jest skierowane do wszystkich członków miasta Jasła. W przyszłości mamy zamiar jeszcze poszerzyć wolontariat o osoby starsze w ramach konkursu większego konkursu. Dzisiejsza mamy ponad 20 wolontariuszy, którzy działają w około 22 godzinach. I jakie są właśnie sposoby pozyskiwania wolontariuszy? Oczywiście rozproszę informacje o wolontariacie, co się o tym zapyśle, w stronie się osoby do przekazu, oczywiście informacje o telewizji lokalnej, wywiady, artykuły w portalach internetowych, przekazywanie ulotek o wolontariacie, tej instytucji i organizacji z prawdą i rozpoczęcie spotkań bezpośrednio z potencjalnymi wolontariuszami, współpraca z firmami pracy, powiatowym urzędu, a według mnie najbardziej efektywne działania to są cykliczne spotkania w szkole już bezpośrednio z osobami, które są zainteresowane. Nawet jeżeli nie uda nam się parę osób zamówić za pierwszym razem na wolontariat, to dostajemy do tego rozwiązania, że może byłoby to fajne, można tak spróbować czy nie, ale kolejne właśnie chciałbym dodać, że co daje nam, jako ośrodkowi, wolontariat. Przede wszystkim te zmiany naszego wizerunku postrzegania. Ośrodki pomocy społecznej zawsze są tak stereotypowo kojarzone z przyznawaniem pomocy. A tak to dzięki wolontariatowi też jeszcze działa na integrację społeczną, na zmianę naszego wizerunku, bo to jest też bardziej pomocowe, bo tym byśmy też jeszcze chciałam Państwu na koniec powiedzieć o dobrych praktykach, które realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Chciałam Państwu powiedzieć i opisać troszeczkę, opowiedzieć o tym, co się u nas działo i z jakich funduszy i na co aplikowaliśmy po środki unijne. W naszym mieście realizowany był projekt systemowy Czas na aktywność w mieście Jaśle. Od 2008 roku ośrodek realizował projekt właśnie ten systemowy oraz od 2010 także w ramach podprogramu aktywności lokalnej było organizowane szereg podprogramów aktywności lokalnej, które były odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców miasta Jasła. Mieliśmy grupę, która skierowana była do osób niepełnosprawnych, do rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, do osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Chciałam Państwu powiedzieć, przedstawić, co robiliśmy w ramach tego programu i jakie dobre praktyki z naszych obserwacji, z naszego doświadczenia możemy i chcielibyśmy Państwu przekazać. W ramach podprogramu aktywności lokalnej do uczestników projektu skierowano szereg działań. Między innymi utworzono i prowadzone grupy wsparcia dla różnych osób, dla różnych grupy docelowej. Z mojego doświadczenia chciałam się z Państwem podzielić grupą wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, która była u nas realizowana, organizowana, która tak naprawdę przyniosła wymierne korzyści. Rodzice mieli wspólne cele, spotykali się
sobie regularnie raz w tygodniu wymieniali doświadczeniami, trudnościami, realizowali różnych zadań. Ze swojego punktu widzenia powiedziałam, tylko muszę powiedzieć, że warto do tej grupy osób pisać projekty, warto aplikować o te środki, ponieważ ci rodzice często czują się samotni, czują się niepotrzebni, czują się odrzuceni. Wydaje mi się, że nigdy nie jest w stanie pomóc tym problemem. Często się tak zdarza, że przez wiele lat żyją w poczuciu winy, krzywdy, z takim poczuciem, dlaczego mnie to spotkało, co ja takiego zrobiłam, obwiniają się za szereg rzeczy. Ta grupa im pokazuje, że nie tylko oni mają ten problem, że nie oni tylko się z tym problemem stykają, dotykają i te grupy pozwalają im trochę zrozumieć siebie i też widzą, że też inni mają podobnie jak oni i mogą się wspólnie ze sobą spotykać. W ramach podprogramu organizowaliśmy też różnego rodzaju kursy zawodowe, m.in. był kucharz, lepica, florysta, administrator z obsługą kaski skarbnej, z małą księgowością, jak również w ramach projektów systemowych tutaj chciałam powiedzieć, była realizowana terapia rodzin i tutaj również opiekowaliśmy się do środki i taką terapię w ramach podprogramu również dla naszych rodzin taką ofertę mieliśmy. Były różnego rodzaju również warsztaty z dziedziny rozwoju osobistego, na przykład zajęcia z kreatywności, połączone z arteterapią, ergoterapią, mnemotechniki i jakieś różnego rodzaju zajęcia wychowawcze, na przykład profesjonalne zdarzenia pracy, wasze umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sytuacjach stresowych, warsztaty autoprezentacji, jak również savoir-vivre, warsztaty gospodarowania budżetem domowym. Również takie warsztaty organizowaliśmy. Były różnego rodzaju również trening samooceny, poczucia własnej wartości. Również było tutaj wsparcie z asystenta rodziny, asystentury. W ramach również podprogramu organizowaliśmy wsparcie w ramach wolontariatu i tutaj nasza dobra praktyka, o której kolega wspomniał, to również w ramach podprogramu był również wolontariat organizowany dla mieszkańców miasta Jasła. Były również działania o charakterze środowiskowym, które się cieszyły bardzo dużym powodzeniem, a mianowicie m.in. wyjazd do zoo, były seanse filmowe, jednodniowe były wyjazdy w zakresie niekonwencjonalnych metod spędzania czasu wolnego dzieci z rodzicami oraz również spektakle były teatralne, czy były również spotkania ze sztuką, to filharmonia, także nasze rodziny, nasze osoby biorące udział w programach aktywności lokalnej projekty mogły uczestniczyć naprawdę z różnego rodzaju formy wsparcia. Mogli również uczestniczyć w stażach zawodowych, były treningi samoocenne, o których już wspominałam, oraz warsztaty alternatywnych form zatrudnienia. Program aktywności lokalnej dla osób niepełnosprawnych również cieszył się dużo powodzenia i tutaj również była organizowana grupa wsparcia, warsztaty z dziedziny rozwoju osobistego, wsparcie w ramach również tutaj u nas wolontariat i tutaj te wolontariat, jak Państwo widzą, to różne grupy kierowaliśmy, różnych grup pomoc wolontarystyczna wydawała nam się korzystna, potrzebna i zasadna, również cieszyło się dużym tutaj zainteresowania. Były również kursy administracyjne oraz udział w 3-miesięcznym stażu zawodowym, gdzie również osoby mogą później pójść do pracy i zobaczyć, jak do tej pory ich siły na pracę zawodową są przełożone. Oczywiście również były seanse filmowe, przedstawienie teatralne oraz wyjazdy integracyjne, edukacyjne do naszej podkarpackiej Troi. Również był program dla rodziców samotnych wychowujących dzieci, o którym również chciałam troszeczkę Państwu powiedzieć. Tutaj również była grupa treningowa, warsztatowa, kursy różnego rodzaju organizowane, również wyjazdy do zoo, jak również jak zarządzać własnym czasem i jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nasze dobre praktyki, które chcieliśmy Państwu przekazać, podzielić się, będą Państwu pomocne właśnie w wypisaniu różnego rodzaju projektów na rzecz i na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.